Prawie wymazałem z pamięci to starcie. Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie. Z tej strony Rzeczesan Demonidias i wracamy do Bejla Grozy. Czas zmierzyć się z najpotężniejszym ze smoków, z jakimi mieliśmy definitywnie do czynienia w tym dodatku. No, konkurencja może nie była jakaś wymagająca, ale nie oszukujmy się, Bejl Groza może stać się w moim osobistym rankingu najlepszym smokiem w Eldenie. Zobaczymy, jak pójdzie mi tym razem. Okej, to starcie. No, zadajemy znacznie większe obrażenie niż ostatnio, ale zauważcie, że HP wcale jakoś super mu nie schodzi. Właśnie nie wiem, jaka będzie różnica między atakowaniem go po nodze. A ogon? O nie, ogon jest za bardzo opancerzony tymi łuskami. No, super. No i dwa razy mi to trafia. Mogłem się wzmocnić jeszcze dodatkowo w sumie. Nie wiem, czy dam radę teraz. Okej. Jeszcze butelka. No, w łeb to obrażenia są naprawdę cudowne. Ale to jest łeb. A niełatwo to trafić. Nie no, ale w tę uciętą czy oderwaną nogę. O kurde, mam mnie. Nie trafia się łatwo. Mam trochę z nim problem, że jest za duży i ciężko jest mi obserwować jego ruchy i jego ataki. To jest takie moje już poprzednie spostrzeżenie i cały czas je podtrzymuję. Ale dobra, próbujmy dalej. Do skutku, tak naprawdę. No kurde, co ja robię? W dwie ręce. Oczywiście moi drodzy, jeśli wam się materiał podoba, nie zapomnijcie o zostawieniu lajka pod tym filmem, będę bardzo wdzięczny i zachęcam do subskrypcji kanału. O kurde. Ale może? Ciekawe, czy byłbym w stanie go wytrącić z równowagi. Czy patrząc na jego rozmiary, to jest w ogóle wykonalne? Chociaż na midrze wydawało mi się ostatnio, że to też może być niewykonalne, mimo że jest taki chudziutki. To jednak była taka opcja. O nie. Kurde, on się od razu podnosi. Strasznie ciężko jest w głowę trafić, chyba będę po tej nodze go nawalał. Ale nie możemy jej zalokować. No nie no. No usmażył mnie prawie w całości. Okej. Super szybki atak. Nie no, jest dobrze. A on trochę skręca, zauważcie, głową w momencie tego ataku. Może ładowany w ten czuły punkt byłby dobrym pomysłem. Trzy role. No nie, pod niego nie. I znowu oberwę. O nie. Czyli jakby pierwszy etap nabijania obrażeń uniknąłem, a w drugi wrolowałem. Super. Ja mu prawie w ogóle... Nie, znowu zrobię to samo, ale bez sensu. Ja mu nadal obrażeń prawie nie robię. To jest totalnie chore starcie, powiem wam, serio. To jest masakra. Porównując go do Mesmera, to... No nie wiem, chyba na razie to jest większe wyzwanie. Możliwe, że coś robię bardzo nie tak. No to jest akurat spoko. Jezu, może go nie powinienem lokować, ale... Wtedy mi się chyba troszeczkę ta kamera oddala. Aha. No i po mnie. A nie, dobra, bo pierwszy uniknąłem. Aha. Trochę szybciej trzeba rolować. Nie no, ogon nie ma sensu.
do naparzania. Kurde, żebyś ty chyba trochę dłużej ten łeb trzymał na dole, to byłoby super. Znowu to samo. No i odskakuje non-stop. Dla osób walczących powolną bronią to jest masakra. I ten przeciwnik jest chyba... No i zabija mnie. Jest chyba największą kontrą na mój build do tej pory w całej grze. W dodatku, w sensie. Ale to spoko, no będzie wyzwanie. Tylko chciałbym widzieć, co się dzieje na nim. A niespecjalnie jestem w stanie coś zauważyć. Myślałem, że to będzie zianie ogniem. Po mnie? O, po mnie. Jest ciężko. To jest prawdziwa groza, słuchajcie. Wydaje mi się, że tutaj totalnie jakiś inny orange by działał. Może krwawienie, skoro ma on rany. To byłoby dobre rozwiązanie. Może miażdżyciel olbrzymów zamiast topora? Może lepiej by się sprawdzał na tego akurat przeciwnika. Okej, czyli buffujemy się i rolujemy od razu. Super. No. I tak to by mogło wyglądać. Dwa hity. O kurde. No ale nie, no oczywiście on musi w zianie pójść. No dziwne, że smok nie chce się bić, tylko chce mnie spalić. Ej, co to był za hitbox? Wydaje mi się, że mnie ściągnęło jakoś. Znaczy ja to przebiegłem. Aha. Znowu to samo robi. Oj. Na boku. Kurde, już nie mogłem, bo butelka była pita. No i co teraz się dzieje? Nic nie widzę, nie mogę zareagować. I po co mu jest ten czuły punkt, skoro nie możemy w ogóle z tego korzystać, nie? Jest bez sensu. Nie wiem, pewnie jakoś można. Jeszcze tego nie rozkminiłem. Aha, no to był roll. Nie, że sprint to potem roll jeszcze, no ale okej. Pewnie mi się nie odpalił. W tym samym momencie kliknąłem. Ducha, powinienem robić atak specjalny. O, ale trzy razy. W końcu jakoś dobrze wykorzystałem ten etap. Kurde, serio, ogonem. O kurde. No, dostał. Nie, 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 nie! Ja pierdzielę! Dobra, sprintem. No, z lokiem to idzie. Placidusax kolejny! No. I Fortisax. Zmiksowany w jedno. O kurde. W lawie stoi. Aha, ta lawa wybucha po chwili. Dobrze, że się odsunąłem. Obszarówka znowu jakaś szalona. Chyba trzeba podskoczyć, chyba że takie słupy ognia idą w powietrze, że nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje, to wszystko wybucha tylko. Aha! Midir! Też tu zagościł. Okej. Okej. A mogę... Wybuchnie znowu? No tak, ale muszę atakować kiedyś, bo ja nie mam okienka na to w ogóle. O, stój tak jeszcze chwilę. Nie! Najzwyklejszym atakiem z pierwszej fazy mnie spali! Trochę zmodyfikowanym chyba, ale... No jakby nie było, to atak z pierwszej fazy! I tu też! Kurde!
A może tak już tak się wyładował i teraz znowu mamy to samo co w pierwszej fazie na jakiś czas? Nie. Chyba nie. W sumie to jest podobne do tego co było w pierwszej fazie, ale jeszcze podwójnie wybucha. Nie no, ja muszę z tego ognia wyjść, ale... Ja nie wiem co tu się dzieje po prostu. Jezu, ile to jest efektów! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam! Porąbana jest ta walka. Aha! On przewidział przyszłość, nie? Wiedział w którą stronę pójdę. Ej, postrane to jest. Naprawdę, przepraszam, ale to jest chore. Co tu się dzieje? On przewiduje przyszłość. On widział, że ja pójdę w tamtą stronę. Czyta mój input jakoś chyba. Sygnał spada. Spróbujmy jeszcze. Nie wiem, że do niego jeszcze później wrócimy. No to będzie kurde chyba mój Nemezis z tego dodatku. Trochę za późno roluje ciągle. Jezu, ja naprawdę rozumiem fajne walki z potężnymi przeciwnikami. Jakieś monumentalne starcia. Ale ja tutaj nie widzę tego przeciwnika w ogóle. Czy zalokuje, czy nie? No w drugiej fazie jest to samo, tylko że jeszcze ziemia wybucha później. Nie wiem, czy ja go mogę... O, super pomysł. Czy ja go mogę z równowagi wytrącić, czy nie? Aha. Byłoby fajnie, by się dało jednak. O kurde, nie trafił mnie. Nie wiem, co tu się dzieje. Podczas tego starcia. No i ginę. Za blisko byłem. Już, no w tej sytuacji nic nie zrobimy, nie? Jak tak nas złapie. O, chodźmy dalej, słuchajcie. Poeksplorujemy trochę. Trzy podejścia zrobimy i lecimy, bo... Ja mam jeden przedmiot do błogosławieństwa kolejnego. Mogę sobie je władować. Walnie głową w ścianę w tym momencie. Znaczy byłby do zrobienia, nie? Tylko, że tutaj byłoby kilkadziesiąt prób, a... Nie chcę, żeby ten materiał był za nudny w sumie w tym momencie. Tak później będziemy sobie na wyzwaniach jakoś go musieli rozkminić. W ogóle taki niestały damage robię, bo niby walę w ten kikut, którego nie da się zaznaczyć. I raz wchodzi 600, a raz mniej, nie? Bo łapie mi jego podbrzusze. Ej, podbrzusze też 800 wchodzi. Czy to błąd jakiś był? Teoretycznie ta odcięta noga... Nie rozumiem. To miał być chyba ten czuły punkt. No tak działało do tej pory. Ale już przestało tak działać. Może ładowany atak nie byłby dobrym pomysłem. Trochę jak Dragon Gold wygląda z rendera Demon Souls. Serio, nie mogę się wyzbyć tego wrażenia. A tu jest, nie widziałem gdzie on jest, zniknął mi po prostu. To jest grab. Co to jest za rzecz do podniesienia w ogóle? Złoty run, aha, super. Super rzecz na tym bossie. Nie no, masakra. Dobra, dwa podejścia się zróbmy, słuchajcie. Straszny to jest. Jak na razie, moim zdaniem, najtrudniejszy boss, ale przez swoją nieczytelność. Szczerze mówiąc. Przerąbane, totalnie przerąbane. Nie no, fizyczną odporność potrzebuję. Spróbuję zmienić broń. Spróbuję może z niszczycielem olbrzymów, a jakby się nie udało, to mogę z tej ciężkiej pały skorzystać, która nagromadzenie krwawienia ma na sobie. Może miałoby to sens? Spróbujmy. Ewentualnie butelkę niesamowitego eliksiru mógłbym w jakiś sposób tam sobie zmodyfikować. O! Tym razem... Trochę... O kurde. Mam fatrole! Nie no, nie wierzę. Dobra, wiecie co? Niech on mnie rozwali i spróbuję jeszcze raz. W życiu nie założyłem,
nie wziąłem tego pod uwagę, w sensie, że tutaj się nie uda udźwignąć tego wszystkiego. Nie spodziewałem się takiego problemu. Tak w sumie to zbroja prałata ognia może być lepszym wyborem. Po pierwsze mamy lepszą odporność na ogień. I na przykład w takim połączeniu może to by było całkiem sensowne, żeby jeszcze jego rękawice sobie ustawić. I mamy teraz średnie obciążenie. Wyglądamy komicznie, wiem, nie oceniajcie tego, tutaj nic do siebie nie pasuje, ale spróbujemy. Kto wie, może się uda. Aha, tylko jeszcze tutaj musimy dobrać. Dobra, ekwipunek Lionela jeszcze wejdzie w grę, bo pieczęć palców mnie przeciążała. Nie, dobra, to wyglądam jak parodia wojownika. Ale może to tak wygląda osoba, która wejdzie i zabije Bale'a. Zobaczmy. Średnie role to podstawa. O kurde. Dobry damage. W końcu skalowanie S. No i wszystko pod to mam zbudowane. Nie, no dobra, jest różnica. Ej, to chyba tuczemy go, aż go zabiję. No nie, no teraz to ma sens. Jeszcze błogosławieństwami mógłbym się wzmocnić tak naprawdę. No już bez jaj. Aha, okej. A czy jak raz mnie trafi, to już mam przerąbane. Fajny design. Jeden pocisk was trafi, to 20 kolejnych też. Kurde, trochę za szybki roll. Aha, okej. Teraz też trochę za szybki roll. Chciał mnie nauczyć tego ataku. Dwa razy to samo zrobił. Lubi zaskoczyć, nie? Powtórką ataku. Ten Bale. Dziwne to jest. Nie wiem, ale to wygląda jak broń, którą naprawdę bylibyśmy w stanie roztrzaskać mu łeb. Generalnie mógłbym odciążyć sobie zbroję i dwie takie bronie wziąć i z wyskoku go cisnąć. Też nie brzmi jak coś głupiego. Mogę najwyżej tak spróbować, jak się teraz nie uda. Na malenie takie coś pięknie działało. Nie wiem, jak ja tego uniknąłem. Ej. Trochę mi to odebrało opcję ukarania go za dobrego rola. Dziwne. No i znowu. Ej, dziwnie on się zachowuje czasami. Może go spaczują. On czasem sobie stwierdza, okej. O, tam przed teraz. Okej, nie będziesz miał tego okienka, na które sobie zasłużyłeś dobrym rolem. Nie, bo nie. Coś ci się nie podoba? To podejdź do mnie jeszcze raz. O nie. Kurde, czemu? W sumie rolowałem od razu, nie? No to tak... Jak się nauczyliśmy. Wiecie, jak to jest z oceną bossów podczas walki. Trzeba sobie ochłonąć trochę. Przeanalizować też. Wstecz. Totalnie wyzbyć się emocji, bo czasem podczas walki wam się wydaje, że rolowaliście, ale tak wcale nie było. To jest klasyk. O nie. O nie, nie zdążę chyba. Co to było? Ej, myślałem, że to jest kolejna faza tak szybko, a to było coś jeszcze... Coś jeszcze innego. Dobrze, jest taki powolny, chociaż przez tę nogę, to jest... Jedyny plus. No nie, no... Chłopie, co ty się tak podrywasz od razu do góry? O. To jest kolejna faza i tego nie przerwę. A, bez zamierzenia też, na spokojnie. Dobry roll. O kurde. Za szybko.
Nie, 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 nie. Bez takich proszę. No kurde, jak mam go trafić, no? To jest non-stop w powietrzu. Aha, bo to jest eksplozja kolejna po tym. Tak jak teraz. Mnie jeszcze to wepchnął. Jezu, nie wiem co się dzieje, naprawdę. Ja przez tą kamerę nie widzę połowy rzeczy. A jak go nie zalokuję, to mu w łeb nie trafię. Bo on jest ciągle w ruchu. I tak mnie go chociaż ściąga. Nie no. Nie no, nie przeżyję. Nie, to jest masakra. Ej, tu się za dużo dzieje jak dla mnie w tej drugiej fazie. Tu się trochę już za dużo dzieje. To... Wiecie, nie mam problemu z bardzo szybkimi bossami, gdzie się sporo dzieje, jak na Ishinie w Sekiro, ale tutaj się tak dużo dzieje, że nawet nie wiadomo na co patrzeć. Bo tu trzeba patrzeć na podłogę, tu trzeba patrzeć na niego jak lata. To jest masakra. Dobra, słuchajcie, spróbuję się odciążyć i zobaczymy jak z podwójną bronią pójdzie. Nie wiem, to jest trochę desperacja, ale zobaczymy, może być ciekawy eksperyment. Moi drodzy, jestem dumny z tego, choć chyba nie powinienem, ale tak wygląda mój potwór. To wygląda totalnie absurdalnie. I będziemy w ten sposób atakować. Chyba, że no... Takie cudo też będę mógł ogarnąć. Mamy szybkie role, w sensie średnie. Mamy opuszkowy hełm, lwią zbroję Radana, rękawice królewskiego rycerza, nagolenniki. Do tego zmieniłem sobie jeszcze niesamowity eliksir i mamy tam łzę, która będzie przyspieszała mi regenerację staminy, a także zwiększy wytrącanie z równowagi przeciwników. No, nie ukrywam. Na to będę po prostu stawiać, do tego łuk runiczny niech wleci. I co? Czas pokonać Bejla, nie? To będzie prawdziwa groza. No, tylko trzeba trafić jeszcze. Mam nadzieję, że nie będę bić mniej niż wtedy. Ej, nie wiem, czy nie biję mniejszych hitów. W sumie. Kurde. O Jezu, jak szybko! Mam wrażenie, że inny wariant tego ataku poleciał. A nie, dobra. Z tym pomyliłem. Nie! Nie! Zmarnowałem butelkę! No i wzleci skubaniec. Okej. Nie sięgnął mnie tym o dziwo. Nie wiem, co się dzieje znowu. Nie no, ja się nie mogę wyleczyć nawet. Dobra. A! Znowu gra, myślałem, że zianie będzie. Jest, to tak podobnie wygląda. Ale to jest mój problem z odczytaniem tego. Aha, i znowu to samo, co na początku. Myślałem, że to tylko takie przejście było do drugiej fazy. Mam wrażenie, że ta podwójna broń nie zdaje egzaminu. Aha! I to samo co przy przejściu do drugiej fazy. Nie wiem, czy to jakiś buff jest u niego jeszcze, cholera wie. O! I przeskoczyłem to! Nice! Dobrze, w tempo.
Znowu jakimś cudem nie otrzymałem obrażeń. Okej. Trzy razy. Wbrew pozorom, ja mam teraz mniejszą absorpcję obrażeń, więc mam trudniej niż ostatnio. I mam serio wrażenie, że też ta broń nie sprawdza się tak dobrze. Aha, no dobra, trochę przeliczył swój zasięg. O ja pierdziele! Koniec leczenia. No i lipa. O kurde! To sto! Przerolowałem, ale oczywiście eksplozja wtórna jakaś mnie rozwaliła. Ej, no rekordowo blisko byliśmy, żeby go pokonać. Ha! Naprawdę rekordowo blisko. Nie wiem właśnie, jak kurde oceniać teraz te obrażenia. Muszę sobie porównać, jak to wychodzi. Nie wiem, czy to ma sens jakikolwiek. Zrobię takie po prostu zwykłe porównanie, bo generalnie jak tak robię, no to jest cios i tak się zbieramy. Jak tak robię, to jest cios i zbieramy się dokładnie tak samo. Pytanie, jak to na obrażenia przechodzi właśnie. No jest, właśnie, nie mogę tak długo czekać, jak do niego podchodzę. A mnie wkurza, że on od razu łeb podnosi. Nie wiem, co się dzieje tutaj, naprawdę. To jest hasło, które idealnie oddaje tę walkę. No, dostał w głowę. A! Pudło. To był ładowany atak. Nie z wyskoku. A z wyskoku muszę sprawdzić. Ej, no to był dobry timing chyba. Może minimalnie za wcześnie. W sumie. A, i to mnie tak ściga. No Fortisax. Nie no, nie mogę normalnego ataku zrobić żadnego. Jest tak mobilny, ciągle ucieka. O, jest super. No myślałem, że to jest to. No nie mogę się tego nauczyć, nie wiem, o co chodzi. Nie, dobra, lepiej podwójne w sumie wchodzą. Nie późno. Dużo lepiej podwójne, ale są problemy z wytrąceniem go z równowagi. Wow! Ej, to jest dobre! Wiem, staminę sobie zostawił. Jak przerolowane. Aha. Jak graba zroluje, to brzuchem dostanę od niego. Zarąbisty design. Masakra. Zróbmy jeszcze jedno podejście, słuchajcie. Domkniemy sobie tym odcinkiem na razie Bale'a na jakiś czas, ogarniemy północne tereny i do niego wrócimy.
To jest tragedia. To jest totalna tragedia. Właś! O! Inny opening. Super. Trochę za późno roll. O Jezu. Żadnym z dwóch nie trafiłem. Chyba nie uda się, bo stamina. Okej, okay, byłem wystarczająco daleko. No i nie siadło czysto za pierwszym, szkoda, 1000 obrażeń. Tyle różnicy to zrobiło. Kurde, za szybki roll. Ale już wiedziałem, że to jest to. Jest jakikolwiek malutki plusik. Co? No bez jaj. Jasne, jeszcze hity dostanę i butelka zmarnowana. Szansa na damage zmarnowana. Super! Dobra. Okej, czy on to po prostu rzadko robi. Nawet nie raz na walkę. No! Od razu ten pieprzony łeb chowa. Za szybko. Nie. Dobra, to jest, nie, dobra. Tam mi fartownie chyba coś wyszło. Męczy mnie ten boss, powiem wam. To nie jest mesmer, na którym można poumierać i jest fajnie. Tylko jest taka irytacja. Tu brzuchem dostaje. Ej, to był roll! Tak się rola mnie złapał? Nic nie widzę, na czas grałem. Z pamięci. Znowu. Aha, fajnie. No ej, no! Sprint się chyba odpalił, co teraz? Zamiast rola. Ja broń zmieniam chyba. Na niego. Ale nie porobił, Jezus Maria. Nie, muszę mieć coś szybszego. Muszę mieć coś szybszego i z dużym zasięgiem na niego, bo on non-stop tym łbem pieprzonym rusza. Moi drodzy, na dzisiaj to by było na tyle. Odcinek w starym stylu. Wiem, że pewnie bardzo czekaliście na to, żeby zobaczyć dużo męki na bossie, więc doczekaliście się jak najbardziej. Bale Groza. Zdecydowanie największe wyzwanie do tej pory w tym DLC, moim zdaniem. I jeżeli chodzi o fan z walki, no na pewno mniejszy niż Mesmer. To nie ma tutaj co do tego cienia wątpliwości. Mam nadzieję, słuchajcie, że w następnym odcinku nie tyle uda się go zrobić, co uda nam się wyeksplorować na spokojny teren. I jak już sobie do niego wrócimy z tego północnego cypla, to uda się go ubić. Za pierwszym razem, kto wie. Ciekawe, czy będzie znerfiony na premierę na przykład. Mam nadzieję, że nie, kurde. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś patcha, który zostanie przemilczany. W tej wersji jest hardcore, naprawdę. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Do tej strony oczywiście Demonidias, aż mi się język plącze od tego wpierdzielu ze strony Bale'a. Do zobaczenia, moi drodzy. Miłego dnia i widzimy się jutro. Hejka. Jutro albo dzisiaj. Nie wiem, jak te odcinki wejdą. Trzymajcie się.
I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.